wojennej Ukrainie wiele rodzin straciło już swoich synów, ojców i mężów. Cmentarze pełne są niebiesko-żółtych flag, które powiewają na grobach bohaterów. W każdym większym mieście powstała Aleja Pamięci. Wielki ból dotyka osoby, których bliscy zostali uznani za zaginionych. Całymi miesiącami czekają na ich powrót. Organizacje społeczne, dziennikarze, wolontariusze angażują się w poszukiwanie tych, którzy przepadli na wojnie bez wieści albo przebywają w rosyjskiej niewoli. W Rozdzielnej, niewielkim miasteczku w obwodzie odeskim, przy redakcji tygodnika Naprzód powstała grupa wspierająca ofiary wojny. Завжди підтримуємо зв'язок з першого дня звістки про першого загиблого в Розділянській громаді. Kiedy dowiedzieliśmy się o pierwszej ofierze wojny pochodzącej z naszej społeczności, postanowiliśmy dokumentować każdy pogrzeb, realizując reportaże wideo. Nagrywamy też rozmowy z rodzinami poległych. Upamiętniamy naszych bohaterów, aby następne pokolenia zawsze o nich pamiętały. Podtrzymujemy kontakty z rodzinami żołnierzy, którzy zaginęli bez wieści. Jestem pełna podziwu dla tych ludzi, którzy nie tracą nadziei na powrót ich bliskich z wojny i nie ustają w ich poszukiwaniu. Oni także są godni wielkiego szacunku. Niektórzy z nich są tu ze mną. Dusza boli, gdy opowiadają swoje historie. Chcemy im pomóc. Będziemy robić wszystko od nas zależne, żeby im jakimś czynem pomóc. Mój батько z 36. Brygady Morskiej Piechoty Ukrainy. Він майор. Mój ojciec, major 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej, walczył w Mariupolu. Do niewoli trafił 12 kwietnia 2022 roku. Wiedziałam, że był wśród obrońców kombinatu Ilicza. Opuszczał ten zakład jako jeden z ostatnich, niszcząc wszystkie dokumenty. Zadzwonił wtedy do nas, powiedział, że wszystkich nas bardzo kocha i żebyśmy na siebie uważali. Że ja was wszystkich bardzo, bardzo lubię, бережіть себе. Де не дзвонила, ніде нічого ніхто не знає. Потім контакт się urwał. Znalazłam numer telefonu do dowództwa Brygady Piechoty Morskiej. Tam powiedzieli mi, że ojciec jest w rosyjskiej niewoli. Po jakimś czasie zobaczyliśmy nagranie wideo z obozu w Oleniwce. Ujrzałam stołówkę żołnierzy podczas posiłku, a wśród nich mego ojca. Byłam zaszokowana jego wyglądem. Bardzo się zmienił. Ledwo go poznałam. Od tego czasu nie mam o nim żadnej wieści. Jego mama ma 80 lat. Dla niej życie się skończyło, gdy syn trafił do niewoli. On wie, że ma jednego 10-letniego wnuka. Kiedy jeszcze walczył w Mariupolu, zaszłam w ciążę. Urodziłam drugiego syna, któremu na cześć dziadka daliśmy na imię Jewgenii. Mam nadzieję, że nastąpi ten moment, że ojciec wróci i pozna swego drugiego wnuka. To ja spodziewaję się, że skoro on przyjdzie, zobaczy swojego drugiego wnuka. Я за кордоні Світлана Єлінішна. Розіскиваю сина. За кордоні Андрія Геннадійовича. Nazywam się Swietłana Zakordoniec. Poszukuję swego syna Andrieja, urodzonego w 1990 roku, żołnierza 28. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, który zaginął 16 września 2022 roku podczas walk w okolicach miejscowości Prawdynę w obwodzie chersońskim. Zaginął bez wieści. Mój syn propał bez wieści. Kiedy on poszedł na wojnę? To wasz syn. To mój syn. To jest mój syn. Ostatni kontakt miałam z nim właśnie 16 września rano. Po 3 dniach poszłam do komendantury wojskowej, gdzie powiedzieli mi, że mój syn przepadł bez wieści. Nie dostałam wtedy żadnego dokumentu. 21 września zadzwonili do mnie, potwierdzając, że otrzymał oficjalny status zaginionego. U nas nie ma oficjalnej bumagi. Zwiesienie o tym, że mój syn przepadł bez wieści. Tak, już 2 lata. Minęły już 2 lata, zwracam się do różnych instytucji, poszukuję informacji o synu, ale wciąż cisza. Proszę o pomoc, oby żadna matka nie przeżywała tego, co ja. Żeby mnie pomogli i żeby każda mama
дождалась своего сына. Існує газета. Газета на 12 сторінок повна кольорова. На сьогоднішній день це максимум, що ми можемо. Це 4 сторінки чорно-біла. Наша редакція видає газетę. Кiedyś була вона кольорова, miała 12 stron. Dziś ukazuje się w szacie czarno-białej i ma 4 strony. Publikujemy tutaj historie żołnierzy, którzy zginęli. Są relacje z pogrzebów. Staramy się, by nie pominąć żadnego z naszych bohaterów. Obecnie jest to wszystko, co możemy zrobić. Dobrze, że mamy taką możliwość, bo większość gazet w obwodzie odeskim zamknięto. W Odeskiej oblasti pozakrywali się w ogóle i nie wychodzą. To dużo przykro. Ja jestem matką wojskowo-polonionego UDO Sergeja Sergejewicza, 36. brygada morskiej piechoty. Jestem matką Sergeja Uduta, żołnierza 36. samodzielnej brygady piechoty morskiej. Syn zgłosił się do wojska jako ochotnik jeszcze w 2021 roku. Na początku służył w Mikołajowie, a potem w Mariupolu. 24 lutego 2022 roku zatelefonował do mnie rano z Mariupola i jako pierwszy poinformował, że zaczęła się wojna. Powiedział: mamo, wszystko będzie dobrze, nie martw się. Zapewniał, że są wystarczająco uzbrojeni, mają co jeść. Zawsze był optymistą, uśmiechnięty, dodawał wszystkim otuchę. Potem dowiedziałam się, że jest wśród obrońców kombinatu Ilicza. Było tam wielu rannych, brakowało im jedzenia, ale trzymali się dzielnie. Co kilka dni telefonował do mnie, żartował, nigdy się nie skarżył. Ostatni raz zadzwonił 10 kwietnia 2022 roku. To była wideorozmowa. Uważnie mi się przyglądał. On już wtedy wiedział, co z nimi będzie. Ani razu nie powiedział, że muszą opuścić kombinat, bo są w beznadziejnej sytuacji. Patrzę teraz na jego ostatnią fotografię i żałuję, że nie miałam odwagi zapytać go o szczegóły. Zaczęłam poszukiwania. Na jednym z rosyjskich kanałów zobaczyłam, jak Rosjanie brali naszych do niewoli. Był wśród nich mój syn. Próbowałam dowiedzieć się, skąd pochodzi to nagranie. Po 8 miesiącach zadzwonił do mnie kolega mojego syna i powiedział, że był z nim w niewoli. Poinformował, że syn jest zdrowy. Przebywa w kolonii Suchodolskiej, numer 36, w obwodzie Ługańskim. Numer 36 Ługańskiej oblasti. Za 18 miesięcy ja napisała 450 zapytów. W ciągu 18 miesięcy wysłałam w sprawie syna 450 pism. Mam całą wielką dokumentację tych poszukiwań. Do dzisiaj nie dostałam żadnej odpowiedzi. Kupiłam dla niego niewielki domek, teraz go remontuję. Posadziłam wokół drzewa, wszystko po to, by jak wróci, zobaczył, że go poszukiwałam, oczekiwałam i że jest dla mnie bardzo ważny. Pracuję jako nauczycielka. W szkole spotykam się z dziećmi i nie mam czasu na własne zmartwienia. Jednak gdy wracam do domu, zostaję ze swoimi myślami. Patrzę na fotografię syna i jest mi bardzo ciężko. Ale my, kobiety, musimy być silne. Gdyby nam dali broń i pozwolili walczyć, pewnie wygrałybyśmy tę wojnę. My, żonki, chyba żonkom dali zbroj, to na pewno, że wojnę dziewczynki wygrały, ja tak myślę. W Łódzku na Wołyniu od 2014 roku działa ruch społeczny Mecenasi dla Żołnierzy, opiekujący się dziećmi, których ojcowie zginęli w obronie ojczyzny. Na wsparcie mogą też liczyć wdowy po żołnierzach, ale także ci, którzy poszukują swoich zaginionych bliskich. Po pomoc przyjeżdżają tu kobiety z całej Ukrainy. Organizowane są dla nich spotkania z psychologami, a dla dzieci obozy terapeutyczne. Nasz ruch wolontariacki już w ciągu 10 lat opiekuje się przede wszystkim rodzinami poległych żołnierzy. Mamy pod opieką ponad 1000 takich dzieci, nazywamy dzieci Niebieskiego Legionu. Owszem, pomagamy i kobietom, niestety wdowom, matkom, ale oprócz tej działalności mamy mnóstwo teraz takich sytuacji, gdzie ojciec, syn, mąż jest zaginiony i nie wiadomo, co się z nim stało. Dużo było takich już wydarzeń, że po prostu nic nie było wiadomo i nawet mówili, że poległ na podczas walki, ale znajdował się w więzieniu
jako jeniec. Nie wiadomo, ile naszych jeńców w niewoli teraz jest, bo nie tylko wojskowi i dużo właśnie jako cywili tam znajdują się. To jest wielkim tragedią dla naszego społeczeństwa, dla naszego kraju. Ci, którzy przychodzą jako jeńcy z niewoli, to ciężko bardzo, nawet może wszystkie ręce, nogi są, ale po prostu skaleczona dusza. Dużo maltretowali ich i to ciężko, ale chociażby jest żywy, bo niestety z drugiej strony te rodziny, które straciły, one by oddałyby wszystko, żeby po prostu, żeby chociażby był ten mąż, ten syn, ten ojciec. Bardzo dziękujemy naszym przyjaciołom i przede wszystkim polskiemu narodowi, który cały czas nas wspiera, trzyma i pomaga właśnie i robić właśnie nam tu obozy. Teraz mamy 34 obóz w ciągu tego roku w Integracyjnym Centrum w Zamwinie. Pomagają nam przede wszystkim nasze partnery, przyjaciele ze stowarzyszenia różnych z Polski. Чоловіка звати Володимир Климчук. В перший день, як почалася війна, він одразу пішов до війська. Мій муж називається Володимир Климчук. В першим дню війни зголосив się до війська. Жовнірського досвідчення не мав, але вважав, що мусить walczyć. Спочатку він був на бронів Ізюма на Харківщині, walczył w Łymaniu i Bachmucie. Przez miesiąc bronił strategicznego punktu Czerwonopopiwka w obwodzie ługańskim. Bywało, że przez 20 dni nie miałam z nim kontaktu i tylko jego koledzy informowali, że jest w akcji. Dokładną informację, gdzie walczył, uzyskałam dopiero, gdy okazało się, że przepadł bez wieści. Otrzymałam wówczas dokument o jego zaginięciu w okolicy Czerwonopopiwki. Czekamy tata, gotujemy się do wszystkiego, ale czekamy tata. Wciąż czekamy na tatę. Przygotowujemy się do jego powrotu. Jesteśmy pewni, że pojawi się wreszcie. Na razie żyjemy tym, co jest. Ale zmuszenie żyć z tym, co jest. Że naprawdę my już roki 10 miesięcy żyjemy bez tata. To już rok i 10 miesięcy, jak jego nie ma. Uczymy się żyć bez niego. A przecież każdy chłopak chce mieć ojca. Siergiej bardzo chce pójść z tatą na ryby. Siergiej bardzo chce pójść z tatą na ryby. Tato powrócie. Tato powróci. Ваня. Я взагалі сподіваюся, що наш тато в полоні в чеченці. Mamy wiadomości, że nasz tato trafił do obozu w Czeczenii, gdzie są lepsze warunki niż w obozach na terenie Rosji. W umowach one były lepsze niż ci, kto byli na terytorium Rosji. Tak, że... Zobaczysz, że on wróci. Spodziewałem się, że on powrócił. Kiedy do nas przyjeżdżają takie te kobiety, że one nawet w takim rozpaczu, bo mówią, że nie wiadomo, co mam robić, czy stawić świeczkę w cerkwi za zdrowie, czy jak umarły. Nie wiadomo, co robić. W każdym dniu różne myśle u nich w głowie, ale my staramy się wesprzeć na tyle, na ile nam się da, żeby dzieci trochę odpoczęły i w takich wytchnieniowych obozach. I że dziękujemy za to, za tych mężów, za tych synów, za tych ojców, bohaterów. I my jako społeczeństwo po prostu musimy cokolwiek, znaczy coś zrobić, żeby one nie czuły się same.